Wszystkie dzieci lubią dostawać prezenty. Nie lubią za to wizyt u lekarza. W zakładzie rehabilitacyjnym Rechmet w Sieradzu czekała na nie miła niespodzianka. Przyszedł Mikołaj. Ho, ho, ho! Pierwszy prezent. Poprosimy ciołek Magdaleny. Jest taki... O, proszę, jest dziewczynka. Chodź tutaj, usiądź Mikołajowi na kolana. Powiedz, byłaś grzeczna w tym roku? Tak? A umiesz jakiś wierszyk albo piosenkę? Nic? Co tam, kuku, palu, coś tam Mikołajowi chyba zaśpiewasz, co? Nic nie umiesz? No dobra, no jak byłaś grzeczna, to Mikołaj w tym roku przyniósł ci też prezent. Proszę ślicznie. Aleksandra, powiedz, ile masz lat? 7 lat masz. A umiesz jakąś piosenkę? A wierszyk? Nic? A dla skotek na płotek? Też nie umiesz? A grzeczna byłaś w tym roku? To masz to, Mikołaja, prezent. Dziękuję. Proszę. Słuchałeś mamy? Trochę tak. No to trzymaj. Mamy dziewczynę Mikołajowi na kolano. Ile ty masz już lat? 8. A to do której ty klasy chodzi? Drugiej E. Do drugiej E. A umiesz jakiś wierszek? Nie. Pamiętam kiedyś, ale nie pamiętam. A piosenkę? Nie pamiętasz piosenki? Dzieci były trochę onieśmielone, ale Mikołaj był bardzo wyrozumiały. Prezenty dostały wszystkie. I te malutkie jak Maja, i te trochę starsze. 4-letnia Emilka postanowiła jednak zaśpiewać Mikołajowi ich piosenkę. Co zaśpiewasz? Druga. Niedługa, niedługa, niekrótka. Lecą raz, dwa, jeszcze raz. Brawa dla Emilki! Proszę, prezent od Mikołaja. Dziękuję. Szwed Marcin. Mikołaj przychodzi do małych pacjentów zakładu rehabilitacyjnego Rechmet co roku. Krystyna Kobiela lubi im sprawiać przyjemność. Dlatego, że kocham dzieci, a dzieci, którymi się zajmuję, no, mają chociaż radochę w ten jeden dzień w naszej przychodni. Pani Krystyna od kilku lat współpracuje z hurtownią zabawek Enedue Kraina Smyka. To stamtąd prezenty trafiły do Mikołaja. Maria Kowalczyk bez wahania włączyła się w tę nietypową akcję. Kocham w ogóle dzieci. Sama mam 4 dzieci, mam 3 wnuków, czekam na kolejne jeszcze wnuki i wnuczki. Każde dziecko dla mnie to jest po prostu iskierka w sercu, więc kocham, a tym bardziej, że każde dziecko chore wzbudza po prostu we mnie jak gdyby taką dodatkową jeszcze miłość. Rodzice chorych dzieci byli zaskoczeni, bo to jedyna przychodnia, gdzie pojawił się Mikołaj. Uważają, że takie spotkanie zmniejsza stres związany z rehabilitacją. No na pewno jakoś zachęcą dziecko, na pewno to jest miła sytuacja i dziecko na pewno jakoś właśnie zachęci. Dzieci się spotykają i no mogą poznać Mikołaja, chociaż właśnie jest przykład, że niektóre się jeszcze boją. No tak, bardzo, bardzo miło, bardzo miłe zaskoczenie dla dzieci i dla rodziców pewnie też. Spotkanie z Mikołajem to nie tylko miła niespodzianka. Pozytywne skojarzenia mają również wpływ na przebieg rehabilitacji małych pacjentów. To znaczy bardzo ułatwiają, bo te dzieci się rozwijają też i psychicznie lepiej, nie? Dlatego że im więcej bodźców jest z otoczenia, te dzieci lepiej się później rozwijają. No, sądzę, że dzieci będą chętniej przychodziły, bo też spotykałam się, dzieci płaczą, tak? Boją się, bo nie wiedzą, co się im dzieje. No, według mnie tak, pomoże. To się sprawdziło, bo dzieci bardziej zainteresowane były prezentami i nie myślały o czekających je zabiegach. Dzięki Mikołajowi choć na chwilę zapomniały o tym, że coś je boli.